A jak ty sobie wyobrażasz waszą starość? Powiem ci, że mnie zabiłaś mi ćwieka tym pytaniem. Takie niby łatwe pytanie. Jak sobie wyobrażasz starość? No normalnie, no nie wiem. Będziemy żyli razem, wychowywali dzieci. Te dzieci później pewnie pójdą w świat. No właśnie, a potem zostaniecie sami. I co? Zostaniemy sami. No i zaczniemy żyć. No jak to co? Zaczniemy spać. Przede wszystkim podróżować sami. No takie przyziemne sprawy. A bierzesz pod uwagę sytuację, w której musiałabyś się czarkiem opiekować? Oczywiście, że tak. Ja musiałam sobie to zdać sprawę z tego w momencie, kiedy powiedziałam mu tak. Mhm. Na dobre i na złe. Tak, one way ticket. Ale może być tak, że to mi się może coś stać i on będzie się musiał opiekować mną. Kiedy przestałaś udowadniać światu, że zasługujesz na uznanie, że jesteś dobra, że jesteś wystarczająco dobra? Nie mam takiej granicznej daty. To jakoś przychodziło z czasem, z wiekiem, z tym, że jestem coraz bardziej dojrzała. A jak na to patrzysz teraz z perspektywy tych kilkunastu lat, co byś powiedziała tej Edycie, 19-letniej wtedy? Żeby się nie bała. O, bo mnie strach zjadał bardzo często. Czego cię to wszystko nauczyło o sobie samej? Że jestem silniejsza, niż mi się to zdawało. Miałam taki sen, jak zaczynałam być z Czarkiem. I było mi naprawdę bardzo ciężko. Właśnie to było wtedy, kiedy powiedziałam, że nie, że jednak nie dam rady, że się pakuję, że to nie dla mnie. I przyśniła mi się moja babcia. Babcia, której nie znałam. Którą widziałam tylko na takim małym zdjęciu legitymacyjnym. I powiedziała, przyszła do mnie taka ładna. I powiedziała mi, żebym już nie płakała, bo nie może unieść moich łez. I się obudziłam. I wtedy postanowiłam, że jednak zostaję. Że nie robię kroku do tyłu, tylko robię dwa naprzód. Po prostu. Jezu, dziewczyno. Życie. Edyta Pazura załatwiła Magdę Małek babcią.